OnePlus 6 to świetny smartfon, który oferuje flagową specyfikację za rewelacyjną cenę. No właśnie, obniżona cena nie wzięła się znikąd i dzisiaj wymienimy sobie 6 flagowych funkcji, których zabrakło w OnePlus 6. Nagrywanie filmów z 10-bitową głębią kolorów to jedna z najważniejszych zalet nowego Snapdragona. Niestety, mimo że OnePlus 6 ma na pokładzie Snapdragona 845, nie potrafi rejestrować filmów w HDR-ze. Na pocieszenie dodam jednak, że nie potrafi tego również Galaxy S9 i P20 oraz P20 Pro. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie flagowca bez certyfikatu IP, a jednak chińscy producenci nadal oszczędzają kosztem ochrony smartfona przed wodą. Co prawda OnePlus twierdzi, że ich smartfonowi nie powinno nic się stać po krótkim kontakcie z wodą, ale brak oficjalnego certyfikatu IP nie zachęca do eksperymentów z wodą. Wydawało się, że zastąpienie metalowej obudowy szklaną ma na celu dodanie bezprzewodowego ładowania. Niestety tej funkcji również nie znajdziemy w OnePlus 6. Tłumaczenie OnePlusa? Bezprzewodowe ładowanie nie jest tak efektywne jak przewodowe technologią Dash Charge. To prawda. Prawdą jest też to, że to konsument powinien zdecydować, jak chce ładować swojego smartfona. OnePlus 6 ma ekran OLEDowy, który charakteryzuje się świetnymi parametrami. Jedynie rozdzielczość Full HD odbiega od dzisiejszych standardów. Oczywiście w codziennym użytkowaniu nie powinno to nikomu przeszkadzać. Jeśli jednak chcielibyście skorzystać z gogli do wirtualnej rzeczywistości, flagowiec OnePlusa nie zapewni Wam tak dobrej szczegółowości jak smartfony z rozdzielczością 2K. Szkoda też, że OnePlus 6 mimo matrycy OLED nie wspiera Always On Display. Smartfony OnePlusa nigdy nie wspierały slotu na kartę SD i nie inaczej jest OnePlus 6. Może to być uciążliwe, szczególnie jeśli chcecie zaoszczędzić i kupić najtańszą wersję z 64 GB pamięci wewnętrznej. Z drugiej jednak strony OnePlus 6 można również dorwać z 258 GB pamięci na dane. Szóstą i moim zdaniem największą wadą OnePlus 6 jest pojedynczy głośniczek mono umieszczony na dolnej ramce urządzenia. Dźwięk stereo możemy już znaleźć niemal w każdym flagowcu, a niektóre takie jak Sony XZ2 czy Pixelo oferują nawet przednie głośniki stereo. Dlatego flagowiec z 2018 roku z pojedynczym, a do tego wcale nie najlepszym głośnikiem, to jakieś nieporozumienie. Dajcie znać w komentarzach, czy brak wyżej wymienionych funkcji powstrzymuje Was przed zakupem OnePlus 6. I subskrybujcie kanał po więcej takich materiałów. Rzućcie również okiem na najnowszy ranking technologiczny, porównanie smartfonów i Smart News, nową serię, w której co kilka dni będę prezentował najnowsze newsy o świecie mobilnym. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!